Przede wszystkim postępowanie, które Strabag prowadzi, to jest na jego wniosek. Urząd jest tylko pośrednikiem w tym procesie. Takich zapytań i różnych rozmów prowadzimy w trakcie roku bardzo wiele. Większość jest rozpoznaniem rynku. Strabag może pytać w wielu miejscach, nie będąc właścicielem, i chciałbym uspokoić, że na pewno nie będziemy prowadzić żadnych działań, które będą niezgodne z naszym interesem miasta czy z wolą mieszkańców. W takich wypadkach najczęściej, kiedy inwestycja jest dla nas ważna, tak jest w przypadku Strabaga, bo wytwórnię taką posiadamy jedną przecież od lat na ulicy Wawelskiej. One umiejscowione stosunkowo niedaleko od naszych inwestycji powodują, że po pierwsze mamy tańszy materiał, bo przecież wszyscy chcemy jeździć po tych drogach wyasfaltowanych, a po drugie ten materiał jest dobrej jakości. W związku z tym będziemy prawdopodobnie pomagać inwestorowi w znalezieniu innego miejsca gdzieś w subregionie, tak żeby można było korzystać z tego dobra, a niekoniecznie ta inwestycja była zrealizowana tutaj na terenie miasta. Decyzję związaną z prowadzeniem inwestycji, czyli z możliwością, wydaje kilka organów. Jednym z takich podstawowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu i to oni są tym takim głównym oceniającym projekt, a potem jest kilka instytucji po drodze jeszcze, które wpływają na proces inwestora, ale kluczowe jest to, czy inwestor już dzisiaj posiada działkę, czy chciałby zakupić, bo jeżeli posiada, no to oczywiście byłaby inna sytuacja, nie jesteśmy w stanie tego w skuteczny sposób być może blokować, ale jeżeli dotyczy to inwestycji, która ma mieć potencjalne dopiero gdzieś miejsce, to oczywiście my jako urząd, rada miasta, radni decydują o przeznaczeniu danego terenu na przetarg, który zresztą też jest znowu nieograniczony. Więc na razie jest to, no tak bym powiedział, burza w szklance wody. Jedno z wielu pytań, które przez ostatnie lata otrzymywaliśmy od wielu inwestorów, związane z możliwością ulokowania jakiegoś przedsięwzięcia. Zresztą ten inwestor, wiem, że szuka w naszym subregionie, w wielu miejscach pyta. Wątpię, żeby chciał prowadzić inwestycje wbrew woli mieszkańców. Będzie na pewno poszukiwał takiego miejsca, które nie będzie budziło kontrowersji. W zakresie takiego uczestniczenia przez społeczeństwo, to zachęcam nadal cały czas do tego, żeby realnie zająć się problemem, który nie tylko jest prawdziwy, czyli budowy spalarni w Śmiłowie, ale jeszcze budzi wiele, wiele kontrowersji, bo jedną z nich jest wydana już w tej chwili decyzja przez starostę Pilskiego w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie działalności. No to jest dokument wydany pod koniec kadencji poprzedniej samorządu, znowu w ciszy gabinetów, znowu w momencie, w którym jeszcze toczy się postępowanie, z tego co wiem, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Czyli mamy no absolutnie kuriozalną sytuację, nikt nie protestuje, a to jest dopiero faktycznie coś, czego powinniśmy się bać, bo te 80 ponad ton przerobu, które ta spalarnia na dobę będzie miała, no to oznacza nie tylko realne faktycznie zagrożenia, które są opisane w ocenie oddziaływania na środowisko, ale to trzeba pamiętać również transporty. To wszystko wiąże się z kumulacją wielu podobnych działań na bardzo ograniczonej przestrzeni. Tam zabrakło tego obywatelskiego ruchu i myślę, że warto się tym jeszcze zająć. My ze swojej strony nie tylko zgłosiliśmy sprawę do prokuratury i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale myślę, że jak nie teraz, to w przyszłości będziemy wnioskować, żeby
jeszcze inne organa zajęły się tą sprawą, budziła, budzi i będzie budziła kontrowersje.